Kończą się obchody szczególnego roku w historii naszej uczelni, jubileuszu 75-lecia jej funkcjonowania. Dla wydawnictwa podsumowaniem tego wyjątkowego okresu są nagrody, którymi uhonorowano autorów i ich książki opublikowane w wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wśród nich są Melania Bąk i jej monografia Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa z perspektywy rachunkowości, model koncepcyjny majątku niewidzialnego, która zdobyła nagrodę imienia profesora Stanisława Skrzywana za najlepszą pracę habilitacyjną w konkursie organizowanym przez Zrzeszenie Księgowych w Polsce. Autorki monografii Zarządzanie pracą w zmieniających się uwarunkowaniach funkcjonowania organizacji pod redakcją Wandy Kopertyńskiej, które zdobyły nagrodę przyznawaną w konkursie organizowanym przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. W tym samym konkursie wyróżnienie otrzymali Dominika Bąk-Grabowska, Anna Cierniak-Emerych, Mariusz Florczyk i Czesław Zając za monografię pod tytułem Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, stan obecny i perspektywy oraz Dorota Kwiatkowska-Ciotucha, Urszula Załuska i Alicja Grześkowiak za monografię pod tytułem Osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Bariery skutecznej inkluzji w miejscu pracy. Nagrodę przyznawaną przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk zdobył podręcznik pod tytułem Wymiary Polityki Społecznej pod redakcją Olgi Kowalczyk i Stanisława Kamińskiego. Również wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu może się poszczycić wyróżnieniem przyznanym w konkursie Gaudeamus za publikowanie najbardziej wartościowych polskich książek naukowych i dydaktycznych. To prestiżowe wyróżnienie przyznano za monografię pod tytułem Finanse muzułmańskie na brytyjskim rynku finansowym, wybrane zagadnienia, autorstwa Jacka Adamka. A konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, ma na celu promowanie i wyróżnianie uczelnianych oficyn wydawniczych. Otrzymane wyróżnienia i nagrody są niezwykle cenne. Czując satysfakcję i dumę z ich przyznania, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu składa serdeczne gratulacje i podziękowania autorom uhonorowanych publikacji, a wszystkich chętnych zaprasza do współpracy.